były premier Leszek Miller, eurodeputowany Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Dzień dobry, panie premierze. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Zgodzimy się chyba co do tego, że takie stanowisko Solidarnej Polski dla nikogo nie jest zaskoczeniem, ale ja jestem ciekawa, czy dla pana zaskoczeniem jest stanowisko Lewicy, która powiedziała, że poprze ratyfikację bez względu na to, co ona będzie zawierała w sobie, jeżeli chodzi o szczegóły wydatkowania tych pieniędzy. Mówiąc krótko, nie przyłącza się do Platformy i PSL-u i nie stawia żadnych warunków. Zaskoczony jest pan taką decyzją, taką deklaracją, czy uważa pan, że ona jest słuszna? Ona jest słuszna i świadczy o odpowiedzialności Lewicy. Bardzo się cieszę, że Lewica podjęła taką decyzję, bo chodzi o ustawę o ratyfikacji decyzji Rady Unii Europejskiej w sprawie systemu zasobów Unii Europejskiej. Więc w tej ustawie, którą rząd powinien skierować do Sejmu, tam nie muszą być żadne szczegóły odnoszące się do sytuacji wewnętrznej i do planu wewnętrznego. Chodzi po prostu o to, że żeby móc zgromadzić 750 miliardów euro, bo tyle ten fundusz odbudowy będzie zawierał w skali Europy, i żeby on zaczął działać. A niebezpieczeństwo polega na tym, że gdyby w Polsce nie było ratyfikacji, to znaczy ratyfikacja została odrzucona, to wtedy ten fundusz nie powstanie w ogóle, to znaczy nie będzie Polska miała tych pieniędzy, ale w ogóle cała Unia Europejska nie będzie miała. Dlatego, że warunkiem powstania funduszu jest ratyfikacja decyzji Rady Unii Europejskiej we wszystkich 27 parlamentach krajów członkowskich. Wystarczy, że w jednym ratyfikacji nie będzie i nie będzie funduszu. Czyli 750 miliardów euro rozwieje się jak sen, jak i złoty. No dobrze, panie premierze, to w takim razie usystematyzujmy tę wiedzę, dlatego że przed chwilą naszym widzom Borys Budka tłumaczył, że takie, a nie inne stanowisko Platformy Obywatelskiej wynika z tego, że nie ufają Prawu i Sprawiedliwości i że boją się, że te pieniądze zostaną rozdysponowane na przykład tylko dla regionów, w których rządzi Prawo i Sprawiedliwość właśnie. I że do tego nie można dopuścić, że trzeba zmusić PiS do tego, żeby pokazało dokładnie, gdzie i w jaki sposób pieniądze mają zostać wydane po to, żeby zostały wydane uczciwie i sprawiedliwie. Czy do pana ten argument nie przemawia? Ale to są dwie różne rzeczy. Ustawa o ratyfikacji decyzji o systemie zasobów własnych Unii Europejskiej to jest rzecz, która dotyczy wszystkich krajów Unii Europejskiej. Wszystkich, podkreślam. A nie tylko Polski. Mhm. Natomiast to, o czym mówi pan Budka, to jak rozumiem, jemu chodzi o to, żeby przy okazji tej ratyfikacji dołączyć jakąś inną ustawę albo jakąś informację o sposobie wykorzystywania środków, które przypłyną dla Polski. Ale żeby środki przypłynęły do Polski, to najpierw trzeba ratyfikować decyzję o systemie zasobów własnych, bo 27 parlamentów musi to zrobić i dopiero wtedy można mówić o szczegółach. Najpierw trzeba te pieniądze uruchomić, a warunkiem uruchomienia tych pieniędzy, jeszcze raz to powtórzę, jest ratyfikacja systemu zasobów własnych Unii Europejskiej przez wszystkie 27 parlamentów krajów unijnych. Panie premierze, czyli taka prosta wiedza, ale trzeba to usystematyzować, bo myślę, że wielu może tego nie rozumieć. Czyli to pierwsze głosowanie, o którym cały czas mówimy, kwestia ratyfikacji systemu zasobów Unii Europejskiej, u nas w skrócie mówimy ratyfikacja Funduszu Odbudowy, to nie będzie jeszcze oznaczało tego, w jaki sposób te pieniądze będą wydatkowane, tylko czy w ogóle będą wydatkowane, tak? Że w ogóle będą wydatkowane. No właśnie. Natomiast do tej debaty, która się w Polsce będzie odbywać, można oczywiście dołączyć i porządny rząd na pewno by to zrobił, dołączyłby taki wykaz spodziewanych realizacji pieniędzy, które do Polski napłyną, a przypomnę, że tu chodzi o 58 miliardów euro. A więc skoro rząd mówi, że ma już 1200 projektów wydatkowania tych pieniędzy, to na przykład mógłby poinformować, co w tych 1200 projektach się konkretnie zawiera. No właśnie i o to chodzi.
Czy nie powinien tego zrobić pana zdaniem? Według mnie powinien, ale to nie może warunkować tej pierwszej rzeczy, bo najpierw musimy stworzyć ten fundusz, żeby on w ogóle mógł zacząć powstawać i do tego potrzebna jest ratyfikacja funduszu we wszystkich parlamentach krajowych, a potem, jak już te pieniądze, jak będzie pewność, że ten fundusz powstanie, no, zabiegać o to, żeby pieniądze, które przypłyną do Polski, zostały właściwie wykorzystane. No tylko o, i teraz ważne pytanie, panie premierze, jak zabiegać wtedy? No bo wtedy PiS już wie, pieniądze są. Hulaj dusza, piekła nie ma, wydajemy jak nam się żywnie podoba. Teraz pytanie, czy Unia Europejska na przykład może tutaj interweniować i powiedzieć hola, hola. Te samorządy na przykład nie dostały żadnych pieniędzy, musicie państwo tym samorządom jakieś fundusze także dać. Jak to się będzie odbywało później właśnie? To się będzie odbywało tak, że rząd ma do końca kwietnia czas, aby przedłożyć Komisji Europejskiej cały ten projekt wydatkowania pieniędzy w Polsce. Mhm. Zwracam na to uwagę. To nie jest tak, że rząd może zrobić z tymi pieniędzmi co chce. Musi przedłożyć, jeszcze raz to powtórzę, konkretny plan wydatkowania tych pieniędzy i termin mija w końcu kwietnia. 20 już rządów to zrobiło. Polski rząd oczywiście tego nie zrobił, no bo przecież nie śpieszy mu się, tak? I co więcej, Unia Europejska oczekuje, że pieniądze nam będą wydawane w 5 jakby takich podstawowych blokach. I z tego, co słyszę, to ten program polskiego rządu z grubsza odpowiada tym oczekiwaniom, bo tam chodzi o konkurencyjność gospodarki, o zieloną energię, o transformację cyfrową, o ochronę zdrowia. Więc te rzeczy są zawarte w tym polskim programie odbudowy. I jeśli już Unia Europejska, konkretnie Komisja Europejska, ten program zatwierdzi, no to wtedy będzie kontrola tego programu. A więc wszystkie pieniądze wydawane w Polsce będą pod lupą Komisji Europejskiej. Panie premierze, nie jest tak, że to jeżeli jest tak, jak pan mówi, że że można te pieniądze wyrzucać gdzie się chce. No ale właśnie widać, że można. No przecież widzi pan, co robi Viktor Orban i widzi pan, co się dzieje na Węgrzech. On te pieniądze właściwie, można powiedzieć, że defrauduje. O tym wiedzą wszyscy i nikt z tym nic nie robi. W związku z tym, dlaczego tak ma się nie stać w Polsce? Nie, ale to nie są te pieniądze. Orban nie ma pieniędzy z funduszu odbudowy, bo tego funduszu jeszcze fizycznie nie ma. On posługuje się pieniędzmi, ale my mówimy które... Rozumiem, no okej, okay, dobrze. Czyli mówimy w ogóle o dotacjach unijnych. Niech pani pozwoli, bo to jest ważna sprawa. Tak. On się posługuje pieniędzmi, które płyną cały czas, chociażby z wieloletnich ram finansowych, czy z rocznych ram finansowych. Ale właśnie, ponieważ Unia Europejska zauważyła, co on robi z tymi pieniędzmi, to właśnie po to między innymi uruchomiono rozporządzenie o warunkowości budżetowej, a więc to rozporządzenie, które tyle narobiło hałasu w Polsce i ono weszło już w życie i Unia uzyskała bardzo skuteczny instrument kontroli tych pieniędzy i stosowania sankcji, jeżeli pieniądze nie są wydawane zgodnie z zasadami obowiązującymi w Unii. Panie premierze, przy czym... Proszę. Przy czym no, ten mechanizm warunkowości budżetowej, on dopiero wszedł w życie od 1 stycznia. Polski twierdzą, że zaskarżą ten mechanizm do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Nie wiem, czy to już zrobiły, zdaje się, że jeszcze nie. Ale właśnie, żeby nie było takiego szastania pieniędzmi jak na Węgrzech i takich korupcyjnych praktyk, taki mechanizm właśnie powstał. Panie premierze, i teraz dochodzimy do clou całej sprawy i tego sprzeciwu i buntu Solidarnej Polski. Co pan odpowie politykom Zbigniewa Ziobry, którzy, i wczoraj to zostało u mnie w programie powiedziane, że gdyby ten mechanizm praworządności był wcześniej w traktacie lizbońskim lub gdyby teraz rozwiązano to traktatowo, to nie byłoby żadnego argumentu, żeby głosować przeciwko temu funduszowi odbudowy. Ale zdaniem Solidarnej Polski takie nowe warunki są niezgodne z traktatem lizbońskim, ponieważ się w nim nie znajdują i powinny się znaleźć w nowym traktacie być może i zostać przyjęte jakby jako nowe prawo Unii Europejskiej, że nie można tego mechanizmu wprowadzać poza traktatowo. Co pan na to odpowie? Odpowiem, że to są brednie. Dlaczego? Zresztą brednie
Polska specjalizuje od dawna. Mhm. Dlatego, że ten mechanizm nie narusza mechanizmów traktatowych. I jak pani będzie miała tutaj polityków Solidarnej Polski kiedyś w programie, to niech pani im powie, że skoro tak uważają, to dlaczego jeszcze nie zaskarżyli tego mechanizmu do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej? No ale zapowiedzieli, że zaskarżą. No ale minęło już 3 miesiące i nie zaskarżyli. No a dlaczego nie zaskarżyli pana zdaniem właśnie? Bo uważam, że Trybunał Sprawiedliwości powie, że ten mechanizm jest zgodny z traktatami. A Solidarna Polska używa tego argumentu tylko i wyłącznie na użytek wewnętrzny, żeby utwardzać swój elektorat w takim przekonaniu, że Unia Europejska niczego innego nie robi, tylko dybie na naszą niepodległość i na naszą suwerenność. Jedyną partią, która broni biednych Polaków przed utratą suwerenności i niepodległości, to jest suwerenna Polska. No to jest głupie, oczywiście prymitywne, ale w jakimś sensie skuteczne. Chociaż jak patrzę... No skuteczne na chyba nie, patrząc właśnie. Właśnie. Jak patrzę na badania opinii publicznej, gdzie Solidarna Polska ma 1%, no to widać, że to skuteczne nie jest, na szczęście. No bo polskie społeczeństwo cały czas jest bardzo euroentuzjastyczne, chyba ponad 80% według tych ostatnich badań. Wie pani, to co robi Solidarna Polska, biorąc pod uwagę nieskuteczność odnoszenia się do opinii publicznej, to jest gra wewnętrzna w rządzie i to jest taki straszak dla premiera i taki szantaż premiera Morawieckiego, żeby coś tam wytargować, coś tam od tego Morawieckiego uzyskać. No to jest taki typowy wewnętrzny konflikt dla Polski, bo przecież rzecz dotyczy reakcji całej Unii Europejskiej, a nie tylko polskich władz. I tak troszkę na sam koniec, jeśli chodzi o polskie podwórko, ale w kontekście właśnie tych tarć w Zjednoczonej Prawicy, tego konfliktu między ministrem Ziobrą a premierem Morawieckim. Kiedy pan sobie tak to wszystko już z perspektywy Brukseli, ale jednocześnie z perspektywy swojego doświadczenia obserwuje, to sądzi pan, że uda się Zjednoczonej Prawicy dociągnąć do wyborów w 2023 roku? Bo rzeczywiście coraz częściej stawiana jest ta teza o coraz większym prawdopodobieństwie przedterminowych wyborów. Pana zdaniem jak będzie? Myślę, że się uda. I gdyby premier Morawiecki tutaj wykazał się pewną determinacją, to on ma bardzo skuteczny sposób, żeby sprawdzić trwałość koalicji i zmusić zarówno Solidarną Polskę, jak i formację pana Gowina do głosowania za sobą. Wystarczyłoby, pani redaktor, gdyby pan Morawiecki zgłosił wniosek o wotum zaufania dla swojego rządu. I odbyłaby się debata w tej sprawie, a potem głosowanie. No i jestem ciekaw tych odważnych panów, zwłaszcza z Solidarnej Polski, jak oni by głosowali. Czy by na przykład rzucili rękawice i głosowaliby przeciw wotum zaufania, gdyby ten wniosek wotum zaufania nie przeszedł, to wtedy otwiera się pole albo dla nowego rządu, albo dla przyspieszonych wyborów parlamentarnych. No właśnie, tylko pytanie, czy Mateusz Morawiecki, a właściwie przepraszam, pytanie, czy Jarosław Kaczyński takie ryzyko chciałby podjąć i sprawdzać koalicjantów? No to niech sprawdzą. No jeżeli chcą sprawdzić odwagę polityków Solidarnej Polski, to niech to zrobią. I zobaczymy, jaka panika będzie w ugrupowaniu pana Ziobry. Ale doskonale pan wie, panie premierze, że Jarosław Kaczyński ma złe doświadczenia z roku 2007 i zrobi wszystko, żeby do tych wcześniejszych wyborów nie doszło. Ja się z panią zgadzam, oczywiście, że tak. Pan Kaczyński pamięta, co się wtedy stało, jak przez swoją niefrasobliwość utracił władzę, jak trudno ją potem odzyskał. Więc on nie pójdzie na żadne przyspieszone wybory. Ale jeszcze raz powtarzam,
Jak chce sprawdzić determinację swoich koalicjantów, niech pan premier Morawiecki zgłosi wniosek o wotum zaufania dla swojego rządu. Panie premierze, została nam dosłownie minuta, więc ja poproszę o bardzo krótką odpowiedź, ale nie mogę pana o to nie spytać. Bartłomiej Wróblewski, nowym kandydatem większości rządzącej na Rzecznika Praw Obywatelskich, człowiek, który no, rozpoczął tak naprawdę całą kwestię związaną z Trybunałem Konstytucyjnym i prawem aborcyjnym. Czy pana zdaniem Prawo i Sprawiedliwość prowokuje społeczeństwo w ten sposób, no bo wiadomo, jak to w tej chwili wygląda, czy po prostu faktycznie być może pan Wróblewski akurat jest kandydatem, który może połączyć opozycję, no bo już mówi się o tym, że część senatorów, na przykład Jan Filip Libicki, będzie głosował za. Pan Wróblewski nie nadaje się na to stanowisko i mam nadzieję, że nawet jeżeli większość sejmowa zatwierdzi tą kandydaturę, to w Senacie ona się nie ostanie. I PiS będzie musiał szukać kolejnego kandydata. No, zdziwiłbym się, gdyby Senat zaaprobował tą kandydaturę. No ale już się mówi o tym, że pani Lidia Staroń, że pan Jan Filip Libicki, no i to już wystarczy, panie premierze. To już wystarczy wtedy. No ja wiem, oczywiście, gdyby tak stało się, to... No ale to byłby niesłychany skandal. No to ja uważam, że każdy senator, który zagłosuje za tą kandydaturą, popełnił niewybaczalny błąd. A bardzo krótko, dlaczego się Wróblewski nie nadaje na to stanowisko? Dosłownie w dwóch zdaniach. Z uwagi właśnie na to, jak on traktuje kwestie praw kobiet, ich praw reprodukcyjnych i tak dalej. No to jest fundamentalista, który absolutnie nie nadaje się na stanowisko RPO. Panie premierze, bardzo dziękuję za to spotkanie. Leszek Miller, były premier, obecnie eurodeputowany Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Dużo zdrowia, pozdrawiamy, spokojnego, dobrego dnia. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia następnym razem. Dziękujemy bardzo. Do widzenia, dziękuję.